koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanos i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Krew i wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku na samo zakończenie podążaliśmy za księżną, tak jest, która zaprowadziła nas na miejsce, gdzie ma się odbyć poszukiwanie królika, za którego to jest przebrany rycerz. Tak jest, moi drodzy, i właśnie podejrzenie pada na to, że to rycerz może być kolejną ofiarą bestii. Aby temu zapobiec, najpierw musimy znaleźć wskazówki, gdzie się ukrywa. Tak więc, moi drodzy, lećmy, nie zwlekajmy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam, subskrybujcie. A teraz zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, tak więc jesteśmy, musimy tak, w pierwszej kolejności wyłowić ze stawu złotą rybkę. No tak jak to przedstawiła nam to księżna. Tak, tak. Ja ci dam degustację. Cholera. Dobra, musimy biec na dół. Dobra. My tutaj nawet nie będziemy słuchać za bardzo tego, czego mają nam do powiedzenia te dziady, tylko lecimy najpierw po te rybkę, tak? Tak, jest bardzo sławny, ten z tych najsławniejszych Geraltów z Rivi. Proszę, pawie tu nawet mają. Ale jaja. Piękne stworzenia, tak. O, już ją chyba widzę. Też to musi być ta rybka. Ewidentnie. Nie, to był cukierek. Sophie. Proszę, wszystko to, co dla cukrzyków idealne. To co, ja mam wszystkie cukierki zebrać? O, chyba jest i ta rybka. No bycie szlak. Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. O. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił, a ja czekałem w mej dziedzinie. Co to za jakiś król Kormoran? I przyniesie prawem należną mi daninę. Kluczyk. Aha. Skandal! Tak. Skandal. Nie mam czasu na wasze skandale. Nie ma czasu na wasze skandale. Trzeba płynąć tu do brzegu. O. Dobra, moi drodzy, no to lecimy teraz, żeby znaleźć jednorożca na polanie w ogrodach pałacowych. I... Kurde, a możemy sobie pomedytować do rana, czy to już nie będzie fajne? Możemy. Ale no to git, bo ja wolałem to za dnia robić. Nie wiem czemu, jakoś jest mi wygodniej.
tego, żebyście się złodziejem łyżek zajęli. Ale mam cichą nadzieję, że nie zepsułem klimatu. Aha. Jest ikonik. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Cześć, panie jednorożec. Aha. Czyli jednak tak łatwo nie pójdzie. Może by znaleźć piknikowe wiktuały, które zwabią jednorożca. Piknikowe wiktuały. Płotka lubi marchew. Może jednorożec też. Oburzające! Tak, tak. Oburzające! To wbrew zasadom. Na jakie mam użyć tego kosza? Wystarczy, że go po prostu trzymam. No to zaraz się w sumie okaże, nie? Co powiesz na chrupiącą marchew? Okej. Czyli przekupstwo. Spokojnie. No i pięknie. O to chodziło. I proszę, my sobie pojeździmy na jednorożcu. Opla. Śniło mi się, że... Dobry. Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania. Na błoniach turniejowych? Cholera wie. Może chodzi o jakieś miejsce, w którym jest głośno? Bo pojawiają się słowa naśladujące dźwięki? Moim zdaniem ma nas to zmylić. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar szklarnia, z dobra. Fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. Tak na się szybko. Do szklarni. Zaczekaj tu. No i dupa. Chwilę za późno.
Oho, i pogoń. Oho. Tak trochę w stylu Piratów z Karaibów, ale okej. Kici, kici, taś, taś. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Brooksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie zliczyłem. W sumie niewinnych żadnego, wszyscy byli winni. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Oj, oj, oj. Chyba tak fajnie nie będzie. Dziaduję, dziaduję. Ohoho. Pięknie. Wiem już jak go zranić. Dawaj mi eliksira. O, on się regeneruje. Niedobrze. Oho, trochę żeśmy go poszlachtowali. To ci dopiero wampirzysko, no? Bo to wampir jest, nie? Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. O. Bardzo fajnie. I dymek po nim został. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopelat, Jeźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę.
Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. A czemu to zrobił? Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca.
Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaff przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaff nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merlachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Nie może i nie ujdzie. Wiedźminowi pracować. Aha, widzę, że jakiś... Tak, widzę, że ten miecz będzie trzeba naprawić. Czy my mamy coś? Znaleźliśmy? Nie. To jest... Aha, to są do zbroi rzeczy. Dobra, to nie. Czy jest tu jakiś kowal? Narządczy, kamerariusz, książeczek, który płaca nagrody za zlecenie. Kamień szlifierski. W ogóle właśnie, my nawet nie spojrzeliśmy, jak duża jest to mapa. Nie jest gigantyczna, ale na fajne zadania wystarczy. Kilka znaków zapytania też jest, które oczywiście odkryjemy sobie w międzyczasie. Okej, moi drodzy, tak więc z Regisem spotkamy się już w następnym odcinku. A w tym oto momencie zakończymy ten. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was właśnie na ten kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I żegnam się z wami. Tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!